zeggen, hey, tot zo, oké. Witamy serdecznie, Liga Letnia, trzecia edycja Ligi Letniej Strzelka. Ze mną komisarz Ligi Maciej Austen. Maćku, może przypomnij nam, kto w zeszłym roku wygrał edycję dla amatorów i dla profesjonalistów? U amatorów wygrał zespół Morfo. Chłopaki grają przez cały rok z nami w lidze amatorskiej, pierwszej lidze Strzelka też występują. Bardzo fajna drużyna. W lidze profesjonalnej gustowne Bryczesy. Zawodnicy przede wszystkim GTK Gdynia, a także Dąbrowy Górniczej, Bartek Wróbel z Ekstraklasy. Grał także Mateusz Kostrzewski. Czyli w przeszłości wszyscy związani z Gdynią. Dokładnie. Maćku, w tym roku ile drużyn się zgłosiło? W tym roku mamy 15 drużyn, 8 w profesjonalnej, 7 w amatorskiej. Rozumiem. Jacyś faworyci? Wydawało się na początku sezonu, że faworyci jacyś będą. W tej chwili nie ma zespołu w Lidze Pro, która by miała czyste konto. Każdy już przynajmniej raz przegrał. W Lidze Amatorskiej myślę, że Młode Lwy są faworytami, obrońcy tytułu i Tago Tropics. Rozumiem. Maćku, w przyszłym tygodniu kolejna edycja basketu nocą. Druga edycja w tym roku, ogólnie piąta edycja już tutaj na kortach gdyńskiej Arki. Mam nadzieję, że nie zabraknie zawodników ekstraklasy, tak jak w ostatnim baskecie nocy, w którym wystąpił Tomek Gielo, który teraz jest z reprezentacją, Michał Michalak, Michael Hicks i jeszcze kilku reprezentantów Tauron Basket Ligi. Zapraszamy serdecznie, było ostatnio bardzo gorąco, tym razem będzie jeszcze cieplej. Zapraszamy serdecznie już 9 sierpnia? Już 9 sierpnia. Startujemy koło 17. Zapraszamy serdecznie.